Oto DAF XF samochód. To robi wrażenie, jego dosyć potężna kabina. Wielkie łóżko. Tutaj fajny stolik. Zapalamy światło. Przestrzeń tutaj dostępna, olbrzymie schodki i tak dalej. Robią od razu bardzo duże wrażenie. Pozytywne wrażenie oczywiście. Całkiem ładny design. Tutaj mamy hamulec ręczny, radio. Często są już dotykowe oczywiście. Bardzo wygodny stolik. I tu oświetlenie. Oświetlenie zapalamy tym. Tym mamy jeszcze oświetlenie. Oświetlenie. Pyk, 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 pyk. Tutaj mamy zamykane. Zamykanie drzwi. Dla bezpieczeństwa. Pyk. Otwieranie. Otwieranie. Zamykanie, tak wygląda. Tutaj design wygląda. Bardzo dużo miejsca. Jest całkiem wygodne. Schowki. Tutaj zapalę światło, żeby było lepiej widać. Światło zapalamy tym. I muszę przyznać, że miejsca w samochodzie jest dosyć znaczna ilość. Kierownica całkiem ładna. Miejsce pracy kierowcy jest przyjazne. Tutaj mamy obsługę tempomatu. Tempomat działa bardzo dobrze. Światła 0. To są drogowe. Tutaj automatyczne, ale automatycznego raczej nie ma w tej wersji samochodu. Samochód ma już kilku lat, jeździł na międzynarodowce. Schowki. Naprawdę olbrzymie, duże schowki z podświetleniem, jeśli widać. Nie widać za bardzo, bo jest już ciemno. Tutaj drogi schowek. Tym razem jest bez podświetlenia. Ale sam schowek robi wrażenie. Tutaj trzeci schowek, dosyć duży. Tutaj duża taka półka. Mamy też dużą przestrzeń. Tutaj też dużo miejsca. Łóżko bardzo szerokie, bardzo wygodne. Łóżko górne otwierane. Nie jest to już takie łatwe i nie otwiera się go tak łatwo. No tutaj mamy za to drabinę, którą możemy przesunąć. Głośniki, raz, dwa, trzy, cztery. Za głową nie mamy. Łóżko mamy sterowanie oświetleniem oraz oczywiście ustawianie ciepła. Kierownica. Hamulec ręczny. Tak wygląda kluczyk. Wkładamy i odpalamy samochód. Tak wygląda oczywiście ikonka ręcznego. Tak zdejmy, zdjęty jest ręczny. Na razie go jeszcze zamykamy i w ogóle. Półka bardzo duża. Tutaj uchwyty na kubko. Na kubki. Mógłby być trochę większy, nie ma uchwytu na butelkę, z tego co się orientuję. Proszę. Można powiększyć sobie rozmiar kubka i tak dalej, na dwa. Filtr jakości paliwa, wygodny stolik. Stolik dosyć taki, wiadomo, mógłby być trochę większy, ale w większości samochodów tego na przykład nie ma po prostu. Wie. I tak dalej. Schowek. Tutaj jest, mamy jeszcze całkiem dużą półkę. Ładny design, szerokie łóżka. Naprawdę, samochód robi, jeździ się całkiem nieźle, całkiem fajnie. Wygodne półki. Tutaj bardzo duża, wygodna półka na dokumenty. Po kolei. Zamykanie drzwi. Ciepło. Światło. Awaryjne. Blokada mostów. Asystent pasa ruchów. EAB, EST. Tutaj tempomat. Tutaj jest tempomat aktywny. Tak? Tak to się nazywa? Może pomyliłem się teraz. Radio. Tutaj włączamy radio. Tutaj mamy komputer. Łóżko. Duże, szerokie. Lodówka. Podnosimy łóżko. Mamy dostęp z wierzchu do schowków. Wszystkich. Tutaj mniej. Tu włączamy lodówkę. Tam mamy jeszcze drugi wymowany schowek. I chowamy ten. Opuszczamy łóżko wygodnie na amortyzatorach. Tutaj są jeszcze wygodne
całkiem duże kieszenie, w których naprawdę dużo się zmieści i 12-woltowe wejście do zapalniczki. Tutaj mamy jedną zapalniczkę i tutaj wyjście 15 amper, 24-woltową. Duże schowki tutaj nad głową też. Naprawdę, wielkość, ilość schowków robi w tym samochodzie wrażenie. Przestrzeń kabiny również. Biegi. Tutaj mamy pokrętło od biegów. Skrzynia biegów działa bardzo dobrze. Neutral drive, czyli mamy automat. Tutaj przełączamy jeszcze automat, manual i hamulec. Górski, retarder, po prostu spowalniacz i tak dalej, i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Radio często tutaj panel dotykowy. My mamy tańszą wersję, nie jest dotykowe. Kabina, siedzenia wygodne, oczywiście regulowane w kilku pozycjach. Sterowanie lusterkami, opuszczanie, zamykanie szyby, sterowanie lusterkami. Stacyjka, wkładamy tutaj, tutaj wiadomo, radio, tachograf, szyberdach, otwieramy, zamykamy, tutaj kurtyna, szyberdachu, proszę, schowki duże, miejsce na te, bardzo duże, wygodne, dużo fajnych, wygodnych schowków pod ręką. Co mi nie pasuje? Nie ma tutaj miejsca, gdzie położyć wygodnie telefon. Tu, po prostu wygodnie. Tutaj zasłania nam oczywiście część. Tu nie da się, poza tym często jest wypełnione. Nie ma. W Mercedesie jest tutaj uchwyt na kubek i fajnie jest z nim postawić telefon, jest nawigacja i tak dalej. Tutaj w Volvo mamy tutaj, prawda, taką jak to jest półka, miejsce na radio, wyświetlacz radia, tam można wstawić telefon, ale też nie jest to wygodne. Dobra. Odpalamy silnik, przekręcamy stacyjkę, tempomat aktywny, ABS, włącza nam się DAW 46%. Zegary analogowe i tak dalej. Tempomat obsługujemy tutaj z kierownicy, jest to wygodne. Tempomat jest aktywny, spowalnia oczywiście, adaptacyjny tempomat. Spowalnia nam i w ogóle. To samochód. Odpalił usterka ABS-u, EBS-u. Asystent pasa ruchu, poziomowanie. Coś gdzie zadziała nam tampomat, jak tutaj włączymy, nic nam nie zadziała, nie jest to nic dziwnego. Ruszamy, pyk i pyk. 12 V, dwie zapalniczki. Klimatyzacja, tutaj na dole. Kręcimy, tu jest ciepłe powietrze, słabo to widać, tutaj nawiewy na szybę i na nas, na szybę, zwykłe pokrętła i tu. Robi wrażenie samochód, mówię, ze względu na wielką przestrzeń, ilość miejsca w środku. Kurtyna przesłana, tak, samochód jest dosyć tani. W ogóle marka DAF to marka należąca obecnie do Packarda, który ma w swojej amerykańskiego Packarda, który produkuje Kenworthy i Peterbilt. Biegi, neutral, drive i żółwie, czyli manewrujące, powoli manewrujące, skrajnie manewrujące, do przodu oczywiście i wsteczny, wsteczny bieg i wsteczny manewrujący, wsteczny przedni manewrujący, wsteczny manewrujący, wygodne, wygodne. Klimatyzacja. Włączamy sobie klimatyzację, bo tu jest na opalisie, wtedy mamy klimatyzację. Ustawiamy sobie ciepło tutaj. Na maksa 16 stopni i w ogóle widać, nie widać. Radio włącza się włącza. Tutaj tempomat, asystent pasa ruchu jest oczywiście. I tempomat adaptacyjny zwalnia, przyspiesza i tak dalej. Światła odpalamy tutaj na tą pozycję, tutaj normalne światła, tylne światła pokazuje nam oczywiście usterka. Tutaj mamy komputer, się podświetla taką gałkę. Tutaj pokazywałem automat. System Eco Manual i automat. Tylne światła, pyk, tym resetuje. Tym jest system przegląd. Takie kółko, jak w BMW słynnym, do wybierania pozycji. Widać, jak widać, kręcę i tutaj poniżej od razu wyjście.
I tak komputer dosyć sprawny. Możemy sobie sprawdzić informacje kierowcy, dopływ powietrza do hamulcy, poziom oleju, brak danych, silnik został włączony. No ale ostatnia pozycja, widzę, że ostatnia kontrola, czyli jest pół oleju stanu i tak dalej. Nie ma. 788 tysięcy przebiegu, 606 km ma ten samochód. Oczywiście pojemność paliwa, pojemność AdBlue. AdBlue mamy zaciągowane, temperaturę. Wychodzimy z tego komputera, pyk, i wtedy nam nic nie pokazuje. Filtr cząstek stałych, czyli czyszczenie DPF-u. Tutaj ciekawe, ciśnienie w ogumieni. Układ kontroli ciśnienia włączony. Nie. Ciśnienie gumienia, dobra. Ustawienia, jeszcze jakie? Ustawienia tutaj. Zegarek, ograniczenia prędkości, jednostki. Bardzo wygodny taki dosyć komputer. Na pewno obsługa tego na pewno chwilę zajdzie, ale samo to jest takie nieintuicyjne, nie widać tego. Ta gałka trochę przeszkadza z tym hamulcem, raczej nie, ale są blisko siebie. Hamulec i tak dalej. Wycieraczki mamy tutaj z tej strony, tutaj sterowanie z kierownicy telefonem, tutaj sterowanie, te trzy przyciski do sterowania tempomatem. I ten samochód robi wrażenie, mówię, siedzenia wygodne, dosyć ładnie wyprofilowane, wnętrze też dosyć pojemne i duże. Jest naprawdę, przestrzeń robi wrażenie. Widać, że ten samochód jest naprawdę olbrzymi. Po prostu kabina we wnętrzu jest fajna. Dobrze się w nim mieszka, dobrze się żyje i w ogóle, jak to można powiedzieć, w trasie i tak dalej. Co by tu jeszcze o nim powiedzieć? Marka należąca do Packarda, marka holenderska. Powstała w 1929 roku, 1919. Nie wiem, nie pamiętam, nie sprawdziłem do końca. Nieważne, zaciągnięte, pyk, jeździmy. Pokazuje nam, że nie ma pasów, pyk, przestawiamy na drive i jedziemy. Ja już w takim razie Państwu podziękuję. Wszystko, co było do pokazania, chyba pokazałem. Tak ruszyłem, neutral, stoimy, zaciągamy ręczny i stoimy. Pokazuję również, że mam nie odpięte pasy. I w ogóle prędkościomierz tutaj pokazuje się oczywiście prędkość tutaj, gdy mamy włączony adaptacyjny tempomat. Tutaj jeszcze fajne, o, sygnał. I cóż, można powiedzieć, zamykamy się, otwieramy się na ludzkość, dokumenty wkładamy, telefon podłączamy, gniazda zapalniczki. O, co ja sądzę na ten temat? Tylko dwa. Ja bym od razu ze trzy wziął, gdyż na przykład stąd, na przykład gniazdo. Jedno gniazdo, wiadomo, ładujemy telefon, ładowarka już jest. Co prawda mam tutaj rozdzielacz, ale to jest szybko ładowarka. Ale na przykład podłączył, można dwie rzeczy ładować naraz, to fakt. Ale jak się ma zwykłą ładowarkę bez rozdzielacza, no to jedno to, druga idzie pod ładowarkę, oczywiście automatycznie u mnie. Czyli jedna zapalniczka jest w tym momencie wyłączona, więc przydałyby się przynajmniej ze trzy, a ta druga przynajmniej nie tak daleko. Dla pasażera, który na przykład sobie siedzi, kolegi, którym jeździmy trasy, na przykład przydałoby nam się w tym momencie drugie gniazdo i niech sobie ma trzecie gniazdo tu. Więcej gniazd nie znalazłem, czego nie pamiętam. A, przepraszam, uchwyt na butelki, kłamałem, jest tutaj. Ale czy pytanie, ten układ, czy jest... Czy trzymanie butelki tutaj jest wygodne? Gdzie ja mam jakąś butelkę? Tutaj, uchwyt na butelki, taki no schowany pod siedzeniem, trzeba przyznać. Widać w ogóle? Widać, pod łóżkiem, bardziej w nocy, jak chcemy się na... No proszę, schowałem tam butelkę. I czy to będzie nam dla nas wygodne w trakcie jazdy? Siedzenie, tak, w trakcie jazdy. I czy tą butelkę możemy wyciągnąć? No, myślę, że kwestia przyzwyczajenia może być. Może być, marudziłem, ale niepotrzebnie. Tutaj fajny, głęboki ten schowek. Tutaj jeszcze jakiś jeden schowek dodatkowy. Miejsce na butelkę. Czy przeszkadza, czy nie? Ja sobie często butelkę trzymam tu na siedzeniu. Tutaj nie muszę. Trochę przeszkadza sobie podłogę, pinkiem, może trochę tak. Ale nie ma co narzekać. Jeszcze raz, wnętrze auta. Jak mówię, auto przyjemne. Przyjazne dla kierowców, wygodne, bardzo przyjemnie się tym również jeździ i nie ma co narzekać. Ja auto, szczerze mówiąc, polecam. Mnie się podoba. Jeżdżę na co dzień Volvo, DAF-em niekoniecznie.
ale auto w trasy na przykład zajebiste. Po prostu duże i wygodne. Są zwolennicy, którzy mówią, że DAF jest najlepszy. Ja jeżdżę Volvem. Czy powiem, że Volvo jest lepszy od DAFa? Raczej tak, ale to też kwestia przyzwyczajenia i tego, że znam. Ja jako wolwiarz bardziej bym poleciał Volvo. Poleciłbym Volvo, chociaż naprawdę tym samochodem jeździ się przyjemnie. Czy czuć tą amerykańską nutę? Może trochę tak. Ja już dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i oglądania moich filmów. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, buźka.